Zaczynamy naszą podróż z centrum miasta w kierunku Bronowic na ulicy Kijowskiej. Podczas całego remontu Królewskiej ta ulica będzie przejezdna. Z Kijowskiej skręcamy w Lea i dalej jedziemy aż do skrzyżowania z Piastowską. Tu kierowcy, uwaga, szczególnie ci, którzy jadą ulicą Piastowską. Na skrzyżowaniu zmieniła się organizacja ruchu. Teraz to ulica Lea jest ulicą uprzywilejowaną. Kiedy już miniemy to skrzyżowanie, skręcamy w ulicę Młodej Polski. Z tej zniknęły progi zwalniające. Dzięki temu bez kłopotów dojeżdżamy do ulicy Jadwigi Złobzowa. Skręcamy w lewo po to, żeby po kilkudziesięciu metrach skręcić w ulicę Rydla. Ta ulica doprowadzi nas do pętli w Bronowicach. Tu skręcamy w nieobjętą remontem część Bronowickiej i dalej bez przeszkód jedziemy w stronę Bronowic. Teraz czas na przejazd z Bronowic w stronę centrum miasta. Zaczynamy od Bronowickiej, skąd skręcamy w lewo w ulicę Przybyszewskiego. Ta ulica też została pozbawiona progów zwalniających, dzięki czemu sprawnie docieramy do ulicy Zarzecze. Tu skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Lea. Na skrzyżowaniu Lea z Zarzeczem, uwaga, zmiana pierwszeństwa. Dalej przed nami już omawiane skrzyżowanie Lea z Piastowską, gdzie teraz pierwszeństwo mają kierowcy jadący Lea. Po prawie 150 metrach od skrzyżowania z Piastowską musimy opuścić Lea. W przeciwnym wypadku może nas czekać spotkanie z policją. Żeby tego uniknąć, kierujemy się objazdem w ulicę Warmińską i Chmiela, na tyłach Uniwersytetu Pedagogicznego, żeby dojechać do ulicy Leopolda Staffa. Na tej ulicy może przydarzyć się korek. Przyczyna jego powstania tkwi w niewłaściwie zaparkowanych samochodach na ulicy Galla, która powinna być dwukierunkowa, ale uniemożliwiają to nieprawidłowo zaparkowane samochody. Po przejechaniu Galla z powrotem wjeżdżamy w Lea, po to, żeby dostać się na Kijowską.